Klub Sypołek istnieje już od 2002 roku i w najbliższym czasie obchodził będzie swoje dziesięciolecie. Powstał, aby promować i kontynuować tradycje koronkarskie. Pracę z użyciem szydełka, drutów czy czułenek będzie można już niedługo zobaczyć na wielkiej wystawie w Centrum Kultury i Sportu. Zobaczymy już ją niebawem, bo 15 kwietnia. Nasz przegląd ma tytuł Zręczne ręce, więc każde ręce są tutaj mile widziane, tak? Bardzo chętnie zapraszamy wszystkich, mile tutaj powitamy i na kilka godzin po to, żeby wymienić sobie techniki, które nam tu przyniósł los, bo różne środowiska może coś nowego wniosą, albo też nauczą się od nas bezpośrednio. Osoby zainteresowane frywolitkami będą mogły skorzystać podczas spotkania z mini szkolenia, które poprowadzą członkinie klubu Sypełek. Będzie tam prezentowana na przykład frywolitka, jak powstaje od pierwszego ruchu, od pierwszego technicznego wykonania. Serdecznie zapraszamy na wielki przegląd koronek, haftu i rękodzieła. Zręczne ręce, 15 kwietnia, Centrum Kultury i Sportu.